To był pierwszy taki turniej. Turniej piłkarski, w którym rywalizowały sześcioosobowe drużyny. Zawodnicy to uczniowie szkół specjalnych z województwa świętokrzyskiego. Są to uczniowie zespołu szkół specjalnych na ulicy Jurzeckiej, a zaproszeni goście to goście z Sandomierza oraz Jałowęc. Sport dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny, ale jak na zawody przystało, było też zdrowe współzawodnictwo. Drużyny będą ze sobą rywalizowały, ale również będą się uczyły wspólnego zaangażowania, wspólnej rozwijania wspólnej pasji i nabywania umiejętności społecznych. Dla Rafała, reprezentanta drużyny z Ostrowca Świętokrzyskiego, gra w piłkę nożną to hobby. Jest wiernym kibicem, ale też czynnym piłkarzem. Gram jak mogę czasami, jak mam czas, to spędzam czasami na tych na boiskach, różnych treningi, zawody, wyjeżdżam. Przed pierwszym turniejem piłki nożnej mógł trenować pod okiem profesjonalistów. Rozgrzewkę z uczestnikami zawodów poprowadzili piłkarze trzecioligowej ostrowieckiej drużyny KSZOM, którzy często angażują się w podobne akcje. Klub nasz współpracuje z różnymi instytucjami, zostaliśmy zaproszeni tutaj na ten turniej, także skorzystaliśmy z zaproszenia, jesteśmy, chłopcy tutaj pomogą. Będą rozgrzewać naszych zawodników, może zagrają z nimi mecz. No jakaś tam atrakcja dla uczestników tego turnieju. W organizację turnieju zaangażowała się też społeczność Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczniowie, którzy posiadają specjalne uprawnienia, byli sędziami podczas meczów, a dyrektor placówki udostępnił halę sportową na przeprowadzenie zawodów. Jesteśmy cały czas otwarci i chcemy o tym głośno mówić. Dzisiejszy dzień jest takim dniem kolejnym, oczywiście, gdzie podkreślamy, że ta nasza współpraca jest bardzo dobra. Turniej piłkarski zakończył się zwycięstwem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Jałowęsach. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z ośrodka edukacyjno-terapeutycznego z Sandomierza. Nasza ostrowiecka drużyna w ogólnej klasyfikacji była trzecia, ale za to królem strzelców został Rafał Bilewicz, zawodnik drużyny zespołu szkół specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.